Uwaga! Materiał wideo, który za moment obejrzysz, stanowi zapis wydarzeń mających miejsce wewnątrz wirtualnego świata. Nie został on poddany prawie żadnej edycji, a jego surowości dorównuje jedynie poziom wulgarności. Wszystkie przedstawione wydarzenia i interakcje między bohaterami, w tym dialogi, stanowią element scenariusza, a osoby biorące w nich udział są aktorami. Aktorami amatorami. W zasadzie bardziej amatorami niż aktorami. Inside to druga gra duńskiego studia Playdead. Jestem przekonany, że wszyscy doskonale pamiętacie ich debiutancki tytuł, to jest Limbo. Podobnie jak Limbo, Inside jest grą wyjątkową, co postaram się wam udowodnić na przykładzie tego krótkiego solocastu. Z tej strony Tartak, czyli Marcin Young. Zapraszam was do obejrzenia pierwszych 20 minut z Inside. Żeby było jasne, nie pominęliśmy żadnego intra, żadnego wprowadzenia. W grze nie ma nic ponad to, co widzieliście na początku. Nie mamy żadnej informacji na temat głównego bohatera, a jedyne co o nim wiemy, to to, że jest młodym chłopcem, który ma na sobie czerwoną koszulę i biegnie przez las. Jest to dość typowe dla studia Playdead, o ile możemy mówić o czymś, co jest typowe na przykładzie dwóch gier w dorobku duńskiego studia. Natomiast podobnie jak w Limbo, wszystko to, czego dowiecie się w czasie gry, wynika czysto z obserwacji otoczenia. Jest ono oczywiście diametralnie różne od tego, które pamiętacie z Limbo, natomiast pewne sposoby przekazywania informacji są bardzo zbliżone. Kiedy mówię o zdobywaniu informacji o tym świecie, mam na myśli sposób prowadzenia narracji. Podobnie jak w Limbo, taki w Inside nie ma narratora, nie ma postaci niezależnych, nie ma skrawków dokumentów, w których możemy odczytać coś więcej o świecie, w którym się znajdujemy. W tym względzie gra jest konsekwentna od początku do końca. Wszystko, czego się dowiecie na temat świata, który zwiedzicie w Inside, to tylko i wyłącznie to, co sami zaobserwujecie podczas podróży z punktu A do punktu B. Na próżno szukać w grze informacji o tym, czym są te wielkie kanistry, baniaki, rury do nich przymocowane, które widzicie na ekranie. Więcej nie ma też informacji o tym, kim są ci ludzie, którzy ścigają naszego bohatera. Nie wiemy, czy są oni dobrzy, źli, mówiąc oczywiście absolutnie skrótowo. Nie mamy też informacji na temat tego, czy nasz bohater na przykład nie zasługuje na to, żeby go złapać. Późniejsze wydarzenia w grze, których skrawek postaram się wam pokazać, sugerują, że ten świat, który zwiedzamy, spotkała jakaś wyjątkowa nieprzyjemność w skali globalnej oczywiście. I nie mamy pojęcia, czy ta społeczność, która ściga chłopca, próbuje tą sytuację ogarnąć, rozwiązać ten problem, czy też może jest za niego odpowiedzialna. Nie mamy pojęcia, jaką rolę w całej tym procesie odbywa nasz główny bohater. Jeżeli mieliście jakieś wątpliwości odnośnie intencji tej grupy, która ściga naszego głównego bohatera, to ta scena powinna je rozwiać. Jasnym jest, że szczują go psami. Psy wracają kilka razy w trakcie gry. Zawsze są na usługach tych, którzy ścigają naszego bohatera. To uczucie ciągłego pędu, biegu i ucieczki towarzyszy nam w zasadzie przez całą grę, natomiast jest wyraźnie spotęgowane w tych pierwszych kilkunastu minutach gry. W zasadzie w tych pierwszych minutach na przemian przeplatają się sceny jawnego od otwartego pościgu, tak jak widzimy w tym momencie, i skradanki, kiedy próbujemy wymanewrować tych wrogów, przeciwników, zwał jak zwał.
Zdążyłem już skończyć Insight dwa razy, stąd ta gra, którą w tej chwili oglądacie, a moje trzecie podejście jest, nazwijmy, dość bezbłędne, natomiast każdą z tych sytuacji, poczynając od pierwszej ucieczki w lesie, potem pościgłym, tym widzianym przed chwilą pościgiem psów, tutaj pływanie w jeziorze, wszystkie one mogą się skończyć dla naszego głównego bohatera dość tragicznie, bo na każdym z tych etapów może zostać złapany przez psy albo postrzelony przez goniących. Natomiast myślę, że na potrzeby tego filmu lepiej będzie i sprawniej, jeżeli pokażę wam ten możliwie czysty, nazwijmy go, run. To, co widzicie w tym momencie, to pierwszy objaw, który sugeruje, że problem, który dotyczy tego świata, jest szerszy i ważniejszy niż tylko nasz główny bohater, ten pomór bydła i martwe ciała. Zdarzają się dość często na przestrzeni całej gry, zwłaszcza w tych pierwszych, początkowych minutach, kiedy to jeszcze nie dotarliśmy do, zakładam, centrum miasta, przemieszczamy się w zasadzie przez lasy i farmy, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie. Wspomniałem, że nie mam pewności, czy te etapy, które odwiedzamy potem, to jest właśnie miasto. Znaczy, to jest temat przewodni Insight. Niewiele wiadomo ponad to, co widzicie, i wszystkiego musicie się domyślać. To ewidentnie wygląda na farmy, ale jak zobaczycie za moment, na skraju tych farm ni z gruchy, ni z pietruchy wyrasta monumentalny budynek z betonu i żelaza, którego nie powinno być w takiej bliskości zabudowań rolnych. Kolejne zdechłe zwierzęta, tym razem już w zatrważających ilościach. Nie sposób nie zauważyć też tych kurczaków, które podążają za nami od dłuższej chwili. One też stanowią element pierwszej zagadki, którą za moment zobaczycie, ale zaczniemy od tego, że wpuścimy je do tej stodoły. Zagadki w Playdead są różne, poczynając od tych najbardziej elementarnych, czyli opartych o zabawy z fizyką i zapamiętywaniu konkretnych sekwencji wykonywania czynności. Oczywiście im dalej w las, tym one są bardziej skomplikowane. No, Playdead nie byłoby sobą, gdyby nie dodało kilku mechanizmów charakterystycznych, typowych, też odmiennych od całej reszty, a typowo zaskakujących dla nich. Zwróćcie proszę uwagę na ten żółty kabel biegnący po dachu. W okolicach połowy drugiego przejścia tej gry zorientowałem się, że te żółte kable sugerują miejsca, w których mogą znajdować się sekrety. Jeżeli dobrze pamiętam, jest ich około 12, a pod sam koniec gry jest pewne szczególne miejsce, które pokazuje nam dokładnie, ile sekretów udało się nam znaleźć. Jeżeli dobrze odczytuję to, co widzę na ekranie, to znalezienie tych wszystkich sekretów po drodze w czasie jednej gry możliwe, że uchyla rąbka tajemnicy w zakresie tego, co się stało, tego wydarzenia, które doprowadziła do tego stanu, więc tak jak wspomniałem, przechodzę grę już po raz trzeci. Wciąż brakuje mi dwóch albo trzech sekretów. Mam nadzieję, że ten trzeci run to będzie ten, kiedy odnajdę je wszystkie i dowiem się czegoś więcej o grze. Te kule, z których nasz bohater wyciąga te baterie, strzelam, to właśnie te znajdźki, te sekrety, których trzeba szukać.
W okolicach wozu na ziemi możecie dostrzec białe wije, które kręcą się w okolicach tego truchła. One pojawiają się co kilka kroków tu na obszarze tych farm, a za chwilę przekonacie się, że odgrywają całkiem istotną rolę. Gra nie należy do najtrudniejszych. Oczywiście jest wiele okazji do tego, żeby zginąć, albo będąc złapanym przez oprawców, albo spadając z jakiejś drabinki, platformy po nieudanym skoku. Natomiast z doświadczenia wiem, że najtrudniejszym przeciwnikiem, znów w cudzysłowie, w całej grze jest ta świnia, którą właśnie obserwujecie na ekranie. Jestem święcie przekonany, że jestem w stanie przejść tę grę, grając już po raz trzeci. Bardzo szybko, bez żadnej śmierci, tak długo jak uda mi się skutecznie wyeliminować tą świnię. Pamiętacie, jak mówiłem o wijach? Nie wiem, czy zauważyliście, ale jeden siedzi w tej świni i po jego wyciągnięciu staje się ona drastycznie mniej agresywna, więc zakładam, że jest to jeden z istotnych elementów całej historii, ale oczywiście nie liczcie na to, że dowiecie się czegokolwiek więcej na ten temat. To miejsce to również pierwsza okazja do wykorzystania jednej z oryginalnych mechanik wykorzystanych w tej grze, czyli kontroli umysłów. Nie wiemy, kim są ci robotnicy, których obserwujecie w tle. Wiemy natomiast, że oni i im podobni na przestrzeni całej gry są bardzo podatni na działanie kontroli umysłów. Zawsze w efekcie tego urządzenia, do którego przez moment byliśmy podpięci. W tle widzicie konstrukcję, o której wspominałem, czyli ten monumentalny budynek, mur z betonu i żelaza, który pasuje do tych obszarów wiejskich jak świni siodło. Interpretacje tego, kim są te osoby stojące w kolejce przy ciężarówce, pozostawię wam. Mogę tylko strzelać, że to ci sami, którzy byli pakowani do ciężarówek jeszcze na samym początku, kiedy wciąż byliśmy w lesie. To przykład typowej zagadki, czyli tu operowanie dźwignią, skoki, wspinanie z finałem, z sejfem, który widzieliście przed chwilą na poprzedniej planszy. Z tym, że jest tutaj mały twist, którego za moment doświadczycie. Jest to miejsce, w którym łatwo się złapać, grając po raz pierwszy. Thank you.
Jak widzicie, jestem dość ostrożny, bo wiem, czym grozi zepchnięcie tego sejfu w dół. Tak jest, gdybyśmy tam zostali na tej desce choćby ćwierć metra bliżej samego sejfu, to wylądowalibyśmy w szybie, do którego on spadł. Przy okazji, jeżeli pamięć mnie nie myli, to ten szyb to miejsce, w którym znajdziemy drugą znajdźkę, ale głowy nie dam. A jednak, tak jest. Są żółte przewody i kratka, za którą schowany jest drugi sekret. I z powrotem na główną ścieżkę. I widzimy urządzenie do kontroli umysłu, czyli będziemy mieli drugą okazję, zapewne i drugą zagadkę do wykazania się. Te pierwsze zagadki są dość proste i nie wymagają wiele wysiłku, natomiast no, jest to temat przewodni całej gry. Znaczy, nie natknąłem się na taką zagadkę, której musiałbym poświęcić więcej niż 5 minut, ale myślę, że to jest odpowiednie rozwiązanie, biorąc pod uwagę ten główny temat ciągłego pośpiechu i ucieczki. Gdybyśmy nagle musieli zwolnić tempo i poświęcić którejś z zagadek 10-15 minut, to odbiłoby się to negatywnie na tej przyjętej konwencji i na tym tempie. Ta wycieczka po dachach to jest też jedno z tych miejsc, w których możemy doświadczyć odrobinę ciekawszej palety kolorów niż tylko czarny i szary, bo jak widzicie, odbija się tu światło. Ten element powraca w kilku miejscach gry, to znaczy poza tą szarością trafiamy na żółcie, na czerwienie, ale zawsze w takim stłumionym, w takiej stłumionej barwie. No i mamy trzecią znajdźkę. Znów zaprowadziły nas do niej żółte kable. W tle wciąż widać te wieżowce, budynki. Wszystkie one są w dość charakterystycznym i ciekawym stylu. Tu wszędzie góruje blacha, beton. Całe to otoczenie jest wyrażone w tym samym stylu. Dalsze etapy wyglądają odrobinę jak instalacje wojskowe, ale wszystkie one są utrzymane, powiedzmy, w stylu lat 50. łącznie ze sprzętem, meblami, komputerami. Tu docieramy do ciekawego miejsca, które sugeruje, że ta grupa, która nas ściga, jest odrobinę lepiej zorganizowana niż tylko w ciężarówki i psy, bo jak widzicie, w tle znajdują się automatyczne wieżyczki strażnicze. Ja wiem, czym grozi obcowanie z nim. Jeżeli bardzo chcecie obejrzeć konsekwencje tego, to odsyłam was do odrębnego filmu. To jest tego, na którym pokazujemy wszystkie, może nie wszystkie, ale liczne śmierci głównego bohatera. No to zagadka jest prosta, no należy po prostu omijać te snopy światła. Myślę też, że jest to dobry moment na zakończenie tego solo castu. Nie chcę zabierać was w tę podróż dalej, ponieważ
Mam wrażenie, że wszystkie te miejsca, kolejne wydarzenia, okoliczności powinny być odkrywane samemu, więc pozwólcie, że zostawię was na etapie tej windy i pożegnam i na górę pojadę już sam. Do usłyszenia, do zobaczenia.